Cześć, mam na imię Zuzia i mam 9 lat. Dziś chciałam nagrać room tour na kanał Uszedł Coverat. To jest mój mały króliczek, nazywa się Berdo, ma 3 miesiące, jest to miniaturka i jest rasy Rex. Klatka ma wymiary 120 cm na około 60. W środku klatki, na większej połówce, przepraszam, to mój brat Maciej, jest sam trocinki. I tutaj jest taki domek a la iglo, do którego czasem Berdo wchodzi. Tutaj w rogach mamy pelet. I tutaj mamy jeszcze ten właśnie domek, o którym powiedziałam. Już zapomniałam, że o nim powiedziałam. Tutaj jest taki mostek drewniany i on jest tak uginany, że może tak stać, tak, tak. I jak tylko się chce, ja teraz go tak postawię mu. Taką zabawkę grzechoczącą. Ale to jest ten domek! Mam tutaj też taką zabawkę. I to wygląda tutaj tak trochę jak taki sznur zawiązany. I bardzo lubi ją się też bawić. Ma jeszcze taką zabawkę i on to obgryza, ale to kładzie obok, tego nie zjada, więc myślę, że może zostać ta zabawka. Ma tutaj takie patyczki, które też przenosi w swoim pyszczku. I ma tutaj taki gryzak, myślę, że to jest z jakiegoś sianka barwionego, jakimś naturalnym czymś. I tutaj była karma, ale już się prawie skończyła, więc dołożę mu zaraz. Tu jest lizawka solna, to nie jest wapienko, więc to jest lizawka solna, żeby nie było. Tu jest taki też, był miksik suszonych warzyw, też będę musiała dołożyć. Tutaj jest taki duży paśnik, szary i ma jeszcze poidełko, którego zbytnio nie widać, też jest szary na końcówce, więc to myślę, że będzie pasowało do siebie. I teraz będziemy przechodzić do jedzonka. Więc karma jest ona firmy TropiFit Premium Plus Rabbit Junior, czyli dla mniejszych króliczków, bo nasz króliczek jest jeszcze malutki i myślę, że zaszkodziłaby mu dla normalnych, dużych króliczków. Tutaj mam tą mieszankę. Tutaj jest suszona marchewka, suszony banan i jeszcze topinambur suszony. Tutaj jest taki wafelek z Vitapolu, rożek warzywny. Są różne warzywka suszone i różne ziarenka. Jeszcze tego nie próbował, więc nie wiem, czy będzie smakować, ale pewnie tak. Tu mamy z Herbal Pets buraczka suszonego dla królików i gryzoni. Jego też jeszcze nie próbował, ale myślę, że też mu zasmakuje. Tu mam takie dropsiki marchewkowe i on je lubi, ale nie zawsze je zjada. Jak ma coś lepszego, co bardziej woli, no to odkłada sobie na później i później je. Ma tutaj takie trzy gryzaczki, jeden jest biały, tam miał żółty, tu jest różowy, a tu jest zielony. Tutaj mamy młode pędy leszczyny z pietruszką, z ham steak. Tutaj ich jeszcze też nie próbował, ale myślę, że mu też zasmakują. Tu są... Przepraszam, naprawdę, to mój brat Matiś. Tu są takie kolby z tukanu i one są bez dodatku cukru, zdrowe, bo naturalne. Orzechowe dla gryzoni i królików. Jak chcesz, to sobie tutaj zatrzymaj i przeczytaj. Tak. A tutaj mamy taki jeszcze suszony topinambur. No. Dziękuję. Myślę, że dobrze ocenisz moje warunki. No i też bym chciała, żeby się dobrze oceniła. Pa!